Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na konferencji prasowej, na której dzisiaj pokażemy prawdę. Prawdę, kto zarabia na drożyźnie, kto zarabia na tej wielkiej inflacji. Na początek chcemy powiedzieć wprost. Jest drogo. Polacy kupują coraz mniej, bo na coraz mniej ich stać. Ceny rosną w bardzo szybkim tempie, ale płace za tym nie nadążają. Po prostu Polacy biednieją. Polska jest w gronie państw z najwyższą inflacją w Europie. Oficjalnie to jest 16%, ale prawda o drożyźnie PiS jest dużo gorsza. Koszyk prezydenta Dudy, który zrobił zakupy w 2015 roku, zapłacił za zakupy spożywcze 45,72 zł. Dziś za te same zakupy trzeba zapłacić ponad 93 zł. To jest podwyżka o 104%. I to jest rachunek, który każdego dnia zwykli Polacy płacą za te nieudolne rządy PiS-u. Na drożyźnie zwykli Polacy tracą i biednieją, ale są tacy, którzy na drożyźnie zyskują i bogacą się. Jedną z takich osób jest premier Morawiecki, który kupił obligacje i zarobi na nich krocie. Szanowni Państwo, Polacy zastanawiają się, dlaczego w Polsce nieudolny rząd nie może sobie poradzić z inflacją. Widzą, że wiele państw w Europie ma już inflację jednoprocentową, poradzili sobie w sposób prawie że wzorowy, natomiast w Polsce ona jest cały czas wysoka. I mimo tych zapewnień premiera Morawieckiego, mimo tych występów prezesa Glapińskiego, ta inflacja nie maleje. Co więcej, te codzienne zakupy są coraz droższe. I nie mogą zrozumieć, dlaczego polski rząd nic z tym nie robi. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w materiale wideo. Bardzo proszę. Polacy mierzą się z rekordową drożyzną. A on liczy rekordowe zyski. W równych kwotach podzieliłem to po 2 miliony 300. Jedna kategoria po 2 miliony 300, druga kategoria, a potem jest oparte o wskaźnik inflacji podawany za poprzedni okres. Mateusz Morawiecki kupił sobie obligacje. Im wyższa inflacja, tym wyższy jego zysk. To oznacza, że premier do końca 2025 roku zarobi 1 200 000 zł. Ty tracisz, oni zarabiają. Milion 200 tysięcy złotych. To jest kwota, którą premier Morawiecki może zarobić właśnie na zakupie obligacji. Dzisiaj może już gdzieś to umknęło, ale jeśli przypomnimy sobie jesień 2021 roku, media donoszą o tym, że premier Morawiecki pozyskuje informacje od wywiadu amerykańskiego o tym, że konflikt na Ukrainie niebawem wybuchnie, że to jest kwestia tygodni, najwyżej miesięcy. Premier Morawiecki doskonale wiedział, z czym to się będzie wiązać, że konflikt zbrojny zachwieje gospodarką, zachwieje energetyką, że będzie to w pewnym zakresie wpływało na wysokość inflacji. I w tym samym momencie premier Morawiecki, kiedy zapewniał Polaków publicznie, że Polsce nie grozi wysoka inflacja, że Polacy mogą być spokojni, po cichu, gdzieś za plecami, w ukryciu, zainwestował miliony złotych w obligacje, wiedząc doskonale, że to będzie najlepszy zysk na konflikcie zbrojnym. Zrobił to cynicznie i z premedytacją. Kiedy jednocześnie skazywał Polaków na drożyznę, sam szukał w tym czystego zysku. Czy to jest łajdactwo? Czy zarabianie na krzywdzie, na konflikcie zbrojnym, na drożyźnie, na polskich seniorach, na polskich rodzinach jest łajdactwem? Państwo możecie odpowiedzieć sobie sami. Ale jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że Polaków stać na coraz mniej, że seniorzy nie mają jak kupić lekarstw, że obywatele w Polsce nie mają jak zapłacić za rachunki, gigantyczne rachunki, premier Morawiecki siedzi cichutko w swoim gabinecie i z delikatnym uśmiechem liczy zyski. Ten facet, premier naszego rządu, nie jest kompletnie zainteresowany tym, żeby inflacja w Polsce spadała. Dlatego nie doszukujmy się w jego wypowiedziach jakichś planów na inflację. Będą robili z panem prezesem Glapińskim wszystko,
żeby ta inflacja była wysoka i trwała jak najdłużej. Zwykli Polacy na inflacji tracą i biednieją, a premier Morawiecki zyskuje i bogaci się. Zainwestował w obligacje antydrożyźniane prawie 5 milionów złotych. Oznacza to, że przez najbliższe 3 lata, do końca 2025 roku, przez najbliższe 3 lata zarobi 1 200 000 złotych. To są ogromne pieniądze. Początkujący nauczyciel, żeby zarobić taką kasę, musi pracować przez 27 lat. To jest nieporównywalne i nie może być tak, że premier polskiego rządu zapowiada i mówi Polakom wprost, że rząd będzie walczył z inflacją, a z drugiej strony zarabia na tej inflacji ogromne pieniądze. I należy zadać pytanie, dlaczego rząd PiS tak nieudolnie walczy z drożyzną? I czy są w tym gronie ludzie, w gronie rządu PiS, którym po prostu na tym zależy, którzy na tym zyskują? Jeszcze dzisiaj z panem posłem Marchewką wystąpimy do prezesa Rady Ministrów, żeby ujawnił informację, czy ten preceder jest na szerszą skalę. Czy ktoś poza prezesem Rady Ministrów, z członków rządu, również w ten sposób znalazł sobie dobry sposób na zarobienie milionów. Czy ministrowie, wiceministrowie, czy ten największy w historii Polski gabinet w ten sposób zarabia po cichu pieniądze. Dzisiaj wystąpimy z wnioskiem z panem posłem Marchewką i oczekujemy, że pan premier wyjaśni całą tą sytuację. Mamy w pamięci te haniebne nagrody, które rząd sobie przyznawał. Wtedy też myśleliśmy, że to jest jakiś incydentalny przypadek. Jakieś pojedyncze działanie pojedynczego ministra godne pożałowania. A później okazało się, że pan senator Brejza odkrył niesamowity mechanizm wyłudzania publicznych pieniędzy, że to był zorganizowany skok na publiczną kasę. Dzisiaj podejrzewamy, że nie tylko premier Morawiecki może w ten sposób zarabiać na Polakach i na konflikcie zbrojnym, stąd też będziemy domagali się pełnych wyjaśnień w tej sprawie.